To jest jeden z moich problemów, trauma ja nie wiedziałem, jak się z mówi. Dzieciństwa, trauma z czasów szkolnych, wczesnych, tak, późniejszych. Kurwa, cały jeby. Przesunąłeś to? Czekaj. Nawet nie zauważyłem, jak przesunął. Zajebiście. Zajebiste. Cześć, wykleci ekipa WK z tej strony i witamy w kolejnym odcinku, w którym, no, opakowujemy wasze paczuszki. Zobaczymy, co do nas przyszło, więc mamy kosę Szczepana. No. Najmocniejsza kosa na magazynie, no i lecimy, nie? Cztery. To nie jest cztery, po prostu była na samej górze. Pozdrawiamy Mateusza. Mateusz Rodo, tak? On się z Rodos. Rodo to znaczy, że nie może nazwiska podać. Tak. Myślałem, że hamburgera wyciągasz. Pamiętacie grafikę ostatnio, co akceptowaliśmy, że też było z takim drzewkiem. Uh-huh. Puszka była, ale jednak drzewa, dużo się działo. Drzewo brzoskwini. Więc mamy tutaj drzewka. Drzewo! Jakie drzewka! No, to jest kartka w kratkę, dziękujemy. No dostaliśmy drzewko, kartkę w kratkę, jeszcze co? To może być... Tam jest coś napisane jak nic. A, kartkę w kratkę z napisem, to jeszcze lepiej. Dawaj, czytaj. O, na choineczkę! Wątki drewniane 2D. Fajnie. Przekażcie owce, żeby dał już spokój z tą naturalnością, żeby się wreszcie przyznał. Przyznałem się na materiale z bombą. W sobotę jest wielkie odtajenie. Na WK. No, czytaj dalej. Nie, tutaj pozdrowienia dostajemy i że on zajmuje się zawodowo wykonywaniem takich rzeczy. I że jakbyśmy chcieli, to może nam zrobić więcej takich rzeczy. Ładne bombki. Zawisną na naszej filmowej choince na pewno. Jakbym miał wymyślać bombki, to aż takich ładnych chyba bym nawet nie wymyślił. Że są drewniane takie, nie? No. Eko. Numer 6. Znowu na wierzchu jest. Nie, no tak się składa akurat, że dobrze trafiacie. No dobra. Auto. Partner. No właśnie, może nie czytajmy nazw firm. Czytajmy. A to jest lokowanie, to oni muszą jeszcze zapłacić dodatkowo. Nie muszą, to jest wyjątkowy odcinek. To nie jest auto partner, to jest... Ręcznie robione psie czasoumilacze. Tak. A Sakera to... nie ma akurat dzisiaj, bo... Saker, ja pierdolę. Czyli to jest... Oreo. Dla Mileczki. Milka. Adrian. Psie czasoumilacze to się nazywa. Prezenty dla naszych zwierzaków. Przyjemne. Adrian wysłał. No to fajne takie rzeczy. Przyjemne, no. Zobacz, to jest taka poduszka dla psa. I tutaj właśnie przeczytałeś autopartner, to Adrian napisał, że ma nadzieję, że nie jesteś zawiedziony, że to nie wyda. Czekaj, Romani spółka? A to jest dla kota nawet. Czyli to nie jest tylko dla psa. Ja bo dla to kota jest, chcę. To jest chyba to kota. Jest dla Romana, zobacz. Romani spółka. Czyli to jest dla kotów od Kai. A tu masz dla koci, no. Patrz, to ja wziąłem automatycznie dla koci. Oreo Milka. Super. Ej, zobacz, ale tutaj masz taką strukturkę. Przecież nie, to nie o to chodzi, to po prostu ma trzymać. Nie, to jest na siatce. Na siateczce, no. Wyplecione takie. No. A już myślałem, że do fajne. Czyszczenia wnętrza w aucie. Zbierająca. Oreo i Milka. To jest przyjemne. Dla kogo? Też dla Oreo i Milki. Co to jest? Ej, Robur, nie uwzględnili twoich Milki, kotów. No. Ale Sakera nie ma. Super. A widzieli, mi się przykurzyło auto w środku. Bardzo milusie w dotyku. To tu weź do auta, bo to wiesz, możesz różnie interpretować autopartner i M4, nie Emilka. Ej, dziękuję, biorę dla Romana. Nie, kogo nie ma, to traci. Zajebiste. Też biorę, ale nie mam na razie miejsca tu, więc odłóżmy tam. Ogólnie to jest spoko, jak chcesz, żeby kot na tobie poleżał nawet. Zabierzesz na przykład. Niech on co tu leży. Mhm. Albo żeby przyciągnąć kota. No. Jak nie chce do ciebie przyjść. Bo na przykład Roman pazurami tak robi i wiesz, ci się wbija, a tutaj sobie to kładziesz i on może sobie... No. Od jednego do pięciu. Pięć. I na wierzchu jest znowu. Nie, tu na wierzchu, serio. O, to już wiem, co to jest. To jest u nas od dawna. Przy poprzednim odcinku wydaje mi się, już. Że to są... Ale fajnie, bo jest mundial. No. Więc wydaje mi się, że to są nasze fifowe kardy, to są. Kardy. Ze statystykami. I jeżeli tak, to jestem ciekawy naszych statystyk. Ja myślę, że mam 9-8 gdzieś. Zobaczymy, czy dobrze obstawiłem. No bo zobaczcie, to... To musi być FIFA kart. No, zajebiście.
Zajebiste, ty! Dawaj. Ale kurwa, kartki! Zobacz, jest owca. Jest ponczu, jest robór, ale jakie zajebiste! Zaczytamy statystyki, jest saker. Patrz, 9-8 jest. Mówiłem, że 9-8. Dobra, ja najpierw wyjmuję swoje. Bardzo fajne to jest. I mamy super. Jakiś liścik? Bo to jest od... Mamy, no. Bo pokazałem paczuszkę, że to jest fooddesigners.com. O, tu jest napisane. Siema, tylko chciałem napisać, owca, kiedy przyznasz się do sterydów? W sobotę. Na kanale WK. Jesteśmy równi? Nie, inaczej. Gdzie to napisał? Bardzo ładnie. Na styropianie? Na kartonie. Na 90. No właśnie, dawajcie, wszystko. czytamy staty. Każdy ma 98 overall ogólnie. Tak. Spoko, bo 90. zawsze możesz być lepszy. Jest ta jedynka do 99 zachowana. Ja mam podania 99. Ty masz 92. 98. No to się zgadza, fajnie, bo wy jesteście dokładniejsi w tych challenge'ach różnych i tak dalej. Ale ja w podaniach akurat mniej Saker? Od ciebie bym był. Saker, właśnie, Saker 99 ma podania. Czekajcie. O, fizykę bym dał. Ja mam napastnik, robór jest środkowa obrona, a ty jesteś prawy pomocnik. Byłem na obronie, na mówię. No? Jestem prawy pączek. Saker lewy pomocnik. 99 Saker ma podania. No może, że kalkuluje te podania i dlatego ja ma. Też 99. Ej, tempo ma Saker 9.6, a ja mam tempo 9.5. A mi pasuje tempo 90. Dobrze. Wy macie trafili. W porze tempa. No, nie. Powiedzmy, to może robór powinien mieć szybsze tempo niż ty. A Saker na przykład 92 mógłby mieć, a robór 9.5. No, ale nie no, że Saker 9.6 tempo. Nie oglądałeś chyba odcinku ze sprintu, no to nie. Nie zgadzam się. Siła 9.2, Saker 9, ale mam 9.9 siłę. 9.6 robór i pączek 9.4. Chyba w porządku. No. W porządku. Nie no, mi się bardzo podoba, nie? Pytanie, czy to jest realne, ale podobać mi się na papierze podoba. Dribbling 9.2, ja mam taki sam jak ty, robór 90, a Saker 9.7 ma dribbling. Przez Saker to inny, ale to on jest innym człowiekiem też na tym zdjęciu, zobacz. Obrona 90, 91, 8.9, robór 9.9 obrona. Saker to wygląda jakby miał eksplodować. To pasuje, no i fizyczność każdy ma 9.9. Bardzo fajnie, jako że fajnie, jesteśmy fajnie. W tym świecie fitness od zawsze na YouTubie, to niechaj tak zostanie. A nie jest, Marcin. Dzięki, Marcin R. Dziękujemy. Od 1 do 4? Od 1 do 4? 1, nie? No patrzcie, jaki wlew, za każdym razem nie, no podaje trafię. Paczkę, która jest praktycznie na nim. Tak. Otwieramy paczuszkę, kto to jest. Tu nie ma jeszcze. Cześć, jest tylko coś napisane z boku. Owca. Coś o naturalności? Nie. Owca, owca ty głupku po prostu jest. Ty, dobrej zabawy chłopaki, zespół MDR. I MDR, zobaczmy. Małe dziki rzeszowskie. MDR, to jest ten zespół. Czyli to jest ludzie z firmy MDR. O, i mi czegoś takiego brakowało. Dziękujemy. Czekałem, kiedy ktoś do nas się odezwie. Z osób, które robią takie fajne rzeczy jak gry. Bo ja na przykład bym chciał mieć swoją grę. Zobacz. Taką na ekipę. Blok ekipa, uwaga, gra uzależnia. Jak paczka fajek. Kurde. Tutaj mamy... Fajne. Dupa biskupa, karty do gry, wino kobiety i śpiew. Fajne. To są zwykłe karty do gry, a to może być ciekawe, psychotest. Może zagramy sobie w psychotest, na co? Pewno coś byśmy jak wybrali. Dobrze znasz swoich przyjaciół, czy wiesz, co myślą, co czują, co robią w różnych życiowych sytuacjach. Psychotest to imprezowa gra planszowa, dzięki której dowiesz się więcej o swoim. No dobra. Dobrze, że nie IQ test. Dobrze, bardzo dobrze. To z dziewczynami ja bym zagrał. Mhm. Albo w większej ekipie po prostu, tak jak robiliśmy mafię, myślę, no, że to może być dobre. I lecimy z kolejną paczuszką. Numer 3 jest to paczuszka od... Znowu MDR. Znowu MDR. No. Czyli bardzo chcą, bardzo chcą, żebyśmy grali na ekipie więcej planszówek, znamy się. Okej, okay. No to jeszcze jest jedna gierka. Zobaczymy. Dobra. Zapoznamy się z zasadami i coś wybierzemy. Jakąś najfajniejszą zagramy, nie? Robór jest chyba nawet na boku tutaj etykiety, zobacz. Nie, na tym kącie od góry. Tu jesteś. Zobacz, jesteś. Dobra, to niech będzie ten numer. Dobra. Teraz. Bardzo duża paka. Patrz, jakie piękne. To szacun za to z góry. Zobaczcie, ale to ja zostawiam tego dzika gdzieś. Odrywam i biorę. Mogę... Otwieraj, to jest Gabriel.
Gabriel paczuszka duża, największa chyba dzisiaj. A, trzeba uważać, żeby tu nie przeciąć czegoś, co jest w środku. Przypadkiem. A, nie mogę oderwać się. Wielkie. Ło! Do szafy, ale super. Też mi się podoba. Ty, dużo tych wieszaków. To jest strasznie dużo wieszaków. I co, są jakieś kustomy? No. Z wypalonym wieszak. Ej, to są same wieszaki, ej, fajne, tak? Ej, a mi brakowało ostatnio wieszaków. Ale fajnie też one by były do nas, do działu ubraniowego. Tak, tak. Bo tam wiszą prototypy i tak, to jest bardzo dobre. No. Będą wisieć będą na tym. Będą wisieć na tym, to jest bardzo dobre. Zróbmy przebitkę, jak wyszło. Zajebiste wręcz. Jest bardzo dużo tych wieszaków. Raz, dwa, o ja! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 wieszaków jest w jednym. Super wieszaki. Takie prezenty dostajemy od widzów, nie? Ciekawe, czy będzie na przykład jakiś list. I to jest od Gabriela. No, dzięki Gabriel za wieszaczki. Na pewno się przydadzą. Dziękujemy. W dziale super ubraniowym jest. I pewnie ktoś sobie weźmie do domu, nie? Ktoś tak. No. I to jest kolejna? Paczuszka? Ty szybko czytasz, to dawaj. Okej, droga ekipo WK, na wstępie chciałbym wam pogratulować. Żaden ze mnie kulturysta, obecnie to jestem bardziej na etapie powrotu na siłownię po tych całych latach, ale bywały czasy liceum. Czekaj, a tego nie było? Na poprzednim odcinku? Ja coś kojarzę. Nie. Okej, czyli ma 29 lat, ostatni rok, kiedy ma dwójkę z przodu, nie, aż tak nas nie śledzi, ale no to jest długi list, nie? Czyli tutaj z kumbem wpadł na pomysł, żeby matmę w humorystyczny sposób przedstawić. Nieobliczalni Matma to żart, powstało logo i wiele pomysłów i na tym się zakończyło. Czyli nie zrobili tego kanału. I że mówią, że tworzenie i prowadzenie kanału to naprawdę ogrom pracy i czasu. Podziwiam, mieliśmy wówczas pomysł, żeby stworzyć serię, w której znani i lubiani youtuberzy rozwiązywaliby na żywo nasze zadania matematyczne, a my byśmy to komentowali i oceniali. Kanał nie powstał, ale wczoraj o tym sobie przypomniałem. Wiem, że to może brzmieć jak, w cudzysłowie, wymyślił sobie chłopak pomysł, jak wypromować i zrobić sobie sprzedaż na naszej popularności. Ale w waszym przypadku tak nie jest. Jeśli uznacie za fajny pomysł, na przykład filmik, w którym rozwiązujecie jako ekipa zadania z tej książki, miałbym po prostu banana na twarzy. Możecie nie pokazywać w ogóle, co to za książka i w żaden sposób jej nie reklamować i tak dalej. Okej. Okay. Czyli po prostu taką książeczkę sobie wyprodukował. Mhm. To kurczę, będę z tobą szczery. Dziękujemy, Krzysiek, za miłe słowa w liście i za pamięć i za uznanie. Ale no matematyki z uśmiechem na twarzy, no to rozwiązywał nie będę. Po prostu... To jest test ośmiokresisty. Tak, no ludzie mają swoje problemy. To jest jeden z moich problemów. Trauma. Ja nie wiedziałem, jak się z dzieciństwa, trauma z czasów szkolnych, wczesnych, tak? Późniejszych. I po prostu jestem w takiej pozycji aktualnie. Pracowałem na to bardzo ciężko, żeby takich zadań nie rozwiązywać. Uwierz mi, bardzo ciężko pracowałem, żeby tego nie robić i tych zadań rozwiązywał nie będę, ale dziękujemy za uznanie. Dobra, to jedno tylko rozwiążę. Pierwsze był. Pierwszy. Średnia klasowa na egzaminie wyszła 1,77. Spośród uczniów oprócz Adama było 17 jedynek, 7 dwójek, 2 trójki, 2 czwórki, 1 piątka. Jaką ocenę dostał Adam? Mm. 17 osób i średnia 1,77. No, to co, kończymy odcinek? To nie jest. Nie. Lecimy dalej jeszcze. Tak? Ale dzięki ostatnie, Adam. Ostatnie. Dzięki Adam. Boję się przytowił. Że... Co to może być? Kto to jest? Omsk. Kurczę, jest spoiler w temacie. Nie mogę czytać tych etykiet. Nie czytajcie, wy. Już wiem, co to jest, a wy jeszcze nie. Nie. Liścik. Długi. Hej, ekipo WK, dzik. Mam dla was zegar i breloki. Mam nadzieję, że się przydadzą. Kocham was za to, co robicie. Śledzę was na Instagramie od dawna. Najbliżej mi do Agaty, bo to dzięki niej zdobyłam motywację do ćwiczeń i teraz jestem sportowym drewniane. Świrem. Sama prowadzę małą firmę Graweranki.
inspiruję się waszymi sukcesami, często wracam do filmików z waszych początków i patrzę, jak się mega rozwinęliście. Marzę o tym, by moja firma też była kiedyś na podobnym poziomie. Buziaki dla was wszystkich. Pozdrawiam Kinga K. Kinga, dziękujemy. Bardzo miłe to jest. Powodzenia życzymy. Że właśnie nie tylko w sporcie, ale też w działalności mogą ludzie sobie znaleźć coś dla siebie u nas. Oglądając nas na przykład. Taki breloczek drewniany. Dużo drewnianych rzeczy, co? Jest moda teraz. No coś takiego. O, może na przykład widzowie nasi mogą napisać w komentarzach, czy prowadzą jakąś firmę i jaką. To też jest ciekawe, nie? No tutaj bym widział raczej własne. Ej, fajny, jak logo kanału, zajebisty. Kanał Waszewskich Oks, bardzo uwieszamy dobra, fest gdzieś. Na tle studia. Na tle studia albo wyciskania. Albo na tle wyciskania. Tak, no. Będzie też pasował, bo kanał WK. Ej, to zajebiście wygląda, naprawdę. Tak, no. To na przykład widzę tutaj taki potencjał, kurczę, no dla jakiejś, nie wiem, firm, jakieś akcesoria, nie? Tak. Żeby miała zlecenia po prostu na ilość, żeby szła, nie? Kurczę, ciekawy, czy co, ona sama to robi? To są handmade'y? Nie wiemy tego. Wiesz, no to jest raczej wypalane laserem, nie? Laser plus... No i gładko nie, przepraszam, nie laserem, czy może nie laserem, zamawia, tylko... Ciekawym, czy zamawia na przykład. Patrz, jak idzie gładko. No. Wypalane ciepłem. Ale czy sama, takim... czy to już gotowe jest, na przykład zamawia i ona robi tylko laser? Ciekawy jestem. Tak, ja myślę, że nie. Ja myślę, że nawet to wycina. Że na to wycina, na maszynie okay. jakiejś. No. Nie no, zegar jest zajebisty. Naprawdę. Kładziutko. Bardzo mi się podoba zegar. No zobacz, to jest to na ciepło, nie? To jest wypalone to. Teraz godzina. Chyba tak. Tutaj. Chyba. Teraz jest dobrze. Git, git. 15 tu jest? No, tak by się pojebało. No, pierwsza, druga, trzecia. Tu 15 jest kurwa? Gdzieś tutaj może, nie? No. Co wy kurwa gadacie? No kurwa. No, no patrz. Jest trzecia, szósta, pierwsza, dziewiąta. Pierwsza, mi się druga, pojebało? No, no, czwarta, piąta, szósta. Niemożliwe, kurwa. Zasadzie... Kurwa. Poczekaj, całe jeby. Od 30 lat na no, tym, na cyfrowe. Ty tak przesunąłeś to? Czekaj, czekaj. Nawet nie zauważyłem, jak przesunął. No. Kurwa. 15.30. Ja ustawiam tu dokładnie, a ten. Teraz tak przesunął, że nie mogę ustawić. Widzisz, masz trzecią tu. No. I zobaczymy, jak ustawi, co? Sprawdziliśmy w Google 3.30, jak wygląda. Zobaczymy rower. Masz? Sprawdź. Na telefonie? Teraz jest w porządku. Dobrze. Ale nie tu. Ale też no. nie tu. Nie. No. Dobra, kończymy. Dzięki za paczuszki. Fajnie, że prezenty wysyłacie. Jeżeli macie jakieś nawet pytania, wiecie, w formie listu chcecie wysyłać, o coś się zapytać, no to też śmiało wysyłajcie. Nie musicie tylko nam wysyłać prezentów. I jak coś, adres do wysyłki znajdziecie w opisie tego filmu na dole.